my w Polsce tak sobie lubimy opowiadać bajki o tej presji psychicznej, o resecie głowy, że zawodnicy nie wytrzymali. No czego mnie nie wytrzyma? Czego dzisiaj nie może wytrzymać piłkarz zarabiający 250, 300, czasami 500 i 600 tysięcy euro w Legii? Najpiękniejszy zawód świata. Idziesz na 2 godziny na trening, nie masz brzucha, pobiegasz, obiad smakuje inaczej, w sobotę zagrasz mecz, jak ci dobrze idzie, to wszyscy ci się kłaniają w restauracji, w dyskotece, w klubie, masz zawsze loże, stolik, piękne dziewczyny się do piłkarzy uśmiechają, żony są lekko poddenerwowane, natomiast nie mówmy jakiejś presji. Jakiej presji? Tak jak mówiłem kilka razy, presję może mieć pielęgniarka na onkologii, presję to mają ludzie, którzy mają chore dzieci, presję to mają ludzie bezrobotni, którzy muszą wychowywać kilkoro dzieci. No naprawdę jest w tym kraju i miejsc, i zawodów kilka takich, gdzie ta presja jest zdecydowanie większa.